Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Bloch, psycholog, właściciel marki jakrzucicieetat.pl. Witajcie w kolejnym odcinku. Odcinku, którego możecie posłuchać na platformach podcastowych, ale też możecie go obejrzeć na YouTube. Więc witamy i słuchaczy, i widzów. Dzisiaj odcinek z gościem, z osobą, która zrobiła wersję premium tego, co się nazywa rzucić wszystkim i wyjechać w Bieszczady. Moim gościem jest Bart Bobrowski, który określa siebie jako Freedom Coach. Z wielką ciekawością też chciałbym rozwinąć od razu ten przydomek. Cześć. Cześć. Tak, jestem Bart i pomagam świadomym singlom z IT, uwięzionym w pętli pracy od 9 do 5, odzyskać wolność. Kilka miesięcy temu przeprowadziłem się z Polski, przeprowadziłem się do Indonezji. Rzuciłem pracę w międzynarodowym startupie IT i dzisiaj wspieram ludzi w przejściu ze świata korporacji tak naprawdę do społeczności poszukujących przebudzenia ekspatów, którzy mieszkają na Bali albo gdziekolwiek indziej. Tym, którzy nie są gotowi jeszcze na taką zmianę albo po prostu nie chcą mieszkać z jakiegoś powodu w ciepłym kraju. Pomagam na miejscu, pomagam rozwiązywać ich bieżące problemy, pomagam czasami znaleźć sens w życiu, czasami coś zupełnie przyziemnego, jak dostać podwyżkę albo przejść przez trudną rozmowę rekrutacyjną. Z częścią z moich klientów pracuję już wprost nad tym, jakie kroki mogą zrobić, żeby przeprowadzić się tutaj do Indonezji, konkretnie na Bali. Mam ludzi, którzy już podjęli taką decyzję i idziemy krok po kroku w tym, co zrobić, jak się do tego przygotować. Masz napisane, że pomagasz świadomym singlom. To jest coś ważnego, że ta target grupa, czy ten klient, czy ten odbiorca to jest singlem, to jakoś ma znaczenie dla ciebie? Myślę, że większe znaczenie ma dla mnie to, że jest świadomy, czyli to, że ja celuję w ludzi, którzy nie chcą przyjechać na imprezę, którzy nie chcą przyjechać po to, żeby doznać takiego życia trochę bardziej no, rozrywkowego tak naprawdę, a ludzi, którzy szukają rozwoju, którzy szukają czegoś więcej, czy w samej podróży, czy w ogóle w życiu. A singlom po prostu jest łatwiej. To jest tak, że jak ktoś ma rodzinę, ma dzieciaki, to oczywiście jest możliwe. I mam tutaj przyjaciół, którzy przyjechali całą rodziną i dzieci się uczą w szkole. Rodzice pracują jak normalnie ekspaci i to też jest możliwe, ale jest to trochę trudniejsze niż jeżeli jesteś single. Tak, ja potwierdzam, że to jest możliwe. Nawet jeden z gości tutaj przeprowadził się do Tajlandii, był i opowiadał o tym, z dwójką małych dzieci podróżują z całą rodziną, więc absolutnie potwierdzam, znam takie przypadki, znam takie przykłady. W jaki sposób ty pomagasz odzyskać wolność? No bo to w ogóle jakoś mega pasuje do mojego podcastu. Czym jest to odzyskiwanie wolności dla ciebie konkretnie? Wow, to jest temat rzeka. No przede wszystkim tego, co zauważyłem, z tego, co słyszę na spotkaniach, każdy ma swoją kuloodporną definicję wolności. I tych definicji jest tyle, ile jest ludzi. Dla mnie ta wolność to jest... Możemy to podzielić na parę tematów. Jednym z takich tematów to jest... poczucie takiego zaufania, że jesteś we właściwym miejscu, że to jest twój czas i miejsce na ziemi, w którym zawsze możliwość, żeby się znaleźć. I to jest taki stan, w którym jeżeli coś by mnie zabrało z tego świata dzisiaj, to ja mogę powiedzieć, że okej, ja przeżyłem to życie w fajny sposób. A po drugie, coś, co ja nazywam slow living, czyli też życie tu i teraz, ale życie w takim trybie, w którym nie czujesz się zobowiązany do tego, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi, że czujesz, że nie musisz się nigdzie spieszyć chociażby.
to, że samemu zarządzasz swoim trybem dnia, samemu zarządzasz swoim backlogiem. Masz możliwość ułożenia wszystkich spotkań wobec wedle tych rzeczy, które masz w swoim grafiku, które przede wszystkim chciałbyś w danym dniu zrobić. Po trzecie, to są ludzie, którzy są gdzieś dookoła mnie, bo też ja nie mógłbym czuć się wolny, gdybym był wolny sam ze sobą. I to jest raz, że poczucie akceptacji, bycie częścią społeczności. To jest to, żeby też mieć gdzieś tam w sobie tą siłę, żeby wybaczyć innym ludziom, którzy gdzieś tam po drodze mnie skrzywdzili, a ja wiem, że to nie jest ich wina. Także to są tematy, które gdzieś tam prowadzą mnie do czwartej części, która jest związana dla mnie z rozwojem osobistym i z przestrzenią do nauki innych rzeczy. I to może być rozwój czy fizyczny, czy rozwój duchowy, emocjonalny. To, żeby być w przestrzeni, gdzie możesz rozmawiać o emocjach. To, żeby być wśród ludzi, którzy szanują ciebie i takim, jakim ty jesteś tak naprawdę, a niekoniecznie tą maskę, którą czasami trzeba sobie na siebie założyć, pracując w organizacji. Poza tym na koniec można powiedzieć, że taka czysta niezależność, to żeby móc wstać rano i powiedzieć, że dzisiaj dla mnie ważnym tematem jest coaching i praca jeden na jeden z ludźmi i to jest na czym chcę się skupić. Jutro być może to będzie coś zupełnie innego. To może być trening online, który szykuję, albo core mojego projektu tutaj, o którym za chwilkę mogę jeszcze powiedzieć więcej. Jak słyszę, ta wolność jest wielopoziomowa, to nie tylko miejsce, w którym jesteś, czy aktywności, które wykonujesz, ale też jest coś głębiej. No właśnie, ja bym chciał nawiązać też trochę do tego, bo zdaje się, że ty opisując swoją historię, mówisz tak, że ty miałeś fajną pracę i tam ta praca jakoś nie była dla ciebie obciążająca, a jednak zdecydowałeś się wybrać taką drogę, jaką wybrałeś. To co przeważyło w takim razie? No bo często moi słuchacze czy moi klienci później kontaktują się ze mną, mówią, no ja fatalnie się czuję w tej swojej pracy i dlatego to jest dla nich też jakaś motywacja, odczucie dyskomfortu, żeby coś zmienić, żeby zbudować swoją markę osobistą. Pytanie, jak to było u ciebie? To prawda, ja mówię wprost, że ja rzuciłem pracę marzeń, bo firma, w której wylądowałem na końcu swojej kariery zawodowej tak naprawdę, to była fenomenalna organizacja ze świetną kulturą organizacyjną, z świetnym nastawieniem do pracy, perspektywami do nauki, świetnym zespołem, który zrekrutowałem, świetnymi szefami, genialny produkt, który zmienia świat. 350 milionów dzieciaków przychodziło codziennie, co miesiąc do nas na platformę, a my im pomagaliśmy w nauce. Do tego bardzo przyzwoite wynagrodzenie, do tego fajne mieszkanie. No, perspektywa rozwoju biznesowego ogromna. Tak, także wiesz, drabinka w górę, w momencie, w którym odchodziłem z firmy, no to było jeszcze drugie albo i trzecie tyle, a już było nieźle. Także to był leap of faith w pewnym momencie, żeby powiedzieć, dobra, to ja to od jutra odcinam i będę sobie mieszkał tutaj na wyspie, na swoich warunkach. Ale pytałeś dlaczego, gdzie był ten punkt zapalny, można powiedzieć. No ja będąc w tej wspaniałej bańce biznesowej, czułem, że czegoś mi brakuje. Czułem, że kurde, no jeszcze ja zanim zacząłem pracę w Berlinie, spędziłem parę miesięcy w Tajlandii. Tam też już poznałem ludzi z bardzo podobnej społeczności do tej, w której żyję dzisiaj.
I wyjeżdżając z Tajlandii, wyjeżdżałem z takim nastawieniem, dobra, to ja teraz będę rozwijał się duchowo. Miałem listę książek, które będę czytał i takie nastawienie, że to jest teraz coś, co będę robił. No i wylądowałem w organizacji, w której musiałem się strasznie dużo uczyć biznesu, strasznie dużo się uczyć zawodowych tematów. I to mi gdzieś tam z tyłu głowy cały czas się działo, że kurczę, ja potrzebuję rozwijać się duchowo, potrzebuję znaleźć sposób na to, żeby kontaktować się z nauczycielami, żeby przy kawie rozmawiać z przyjaciółmi o rzeczach, które są bliższe rozwojowi niż KPI-om i jak podkręcić konwersję na koniec kwartału. No i cały czas czułem się, że trochę jak ten króliczek, ten chomiczek w karuzeli, że to była piękna, naprawdę zajebista karuzela, ale czułem, że jestem uwięziony tam gdzieś w środku, że wiesz, wstaję rano, potem 8-9 godzin roboty, potem jakiś Netflix, spać i dawaj następnego dnia to samo. I czekałem, aż to się zmieni, bo to jeszcze w tym czasie wjechał COVID, także też możliwości były ograniczone. Też ja pamiętam, że wyjeżdżałem z Tajlandii, wyjeżdżałem z takim marzeniem, żebym ja tylko mógł pracować zdalnie. I to było 2 miesiące przed COVID-em i zapomniałem wtedy dodać i podróżować. I marzenie pracy zdalnej się bardzo szybko spełniło, niestety z podróżami jakby już było trochę gorzej. Ale czekałem tak naprawdę, aż to się skończy, aż do momentu, w którym poczułem, że to się nie zmieni, dopóki ja się nie zmienię, dopóki ja czegoś nie zrobię, dopóki ja nie podejmę decyzji, że dobra, no to wystarczy. I teraz wtedy to był na razie prosty pomysł, żeby wyjechać do Indonezji na 3 miesiące. I ja miałem bardzo mocne postanowienie cały czas pracować. No, założyłem, że będzie dobrze. Założyłem, że znajdzie się jakiś sposób, który pozwoli mi na to, żeby kontynuować pracę. Wtedy jeszcze myślałem, że to będzie kontynuacja pracy cały czas na etacie. I muszę ci powiedzieć, że jest dobrze. No, to się sprawdziło. To mnie ciekawi bardzo taki aspekt wykorzystywania swoich właśnie kompetencji i doświadczenia, które zdobyłeś wcześniej. Czy to jest tak, że ty zajmujesz się teraz już jakby coachingiem, pomaganiem innym znaleźć się w podobnym miejscu? Czy robisz też projekty IT, czy wykorzystujesz jakoś swoje kompetencje? No bo też powiem ci, dlaczego pytam. Często moi klienci mają jakąś pasję, do czegoś czują powołanie i to jest kompletnie odmienne od tego, co robią zawodowo, no i boją się trochę przekreślić tego wszystkiego, wiesz. Ja też im pomagam, jak to połączyć, czyli jak zarabiać na swoich kompetencjach, jednocześnie realizując pasję. To jest dosyć duże wyzwanie. Pytanie, jak jest u ciebie, jak ty to robisz? Ja jestem w tym okresie przejściowym. Marzy mi się to, żeby nie pracować w IT. Marzy mi się to, żeby całość mojego utrzymania związać z coachingiem, z pracą tutaj na miejscu. W tym momencie jedną nogą jeszcze pracuję w IT, wspieram, ale powiedzmy, że to jest już powiązane z tym, bo pracuję tylko dla projektów, które są tutaj na miejscu. Także wspieram moją nauczycielkę, która w tym momencie buduje swoją obecność online i wspieram ją projektowo, wspieram ją w budowie produktu. A dodatkowo wykorzystuję te kompetencje, które zdobyłem budowania zespołu i tak naprawdę rozmowy z ludźmi. I to, co zauważyłem właściwie po jakimś czasie, że mój coaching zaczął się na one-on-one'ach z członkami mojego zespołu. Że wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak. Nie wiedziałem, że to jest coaching. Ja po prostu rozmawiałem z ludźmi. Też miałem wcześniej swoich coachów i część
część tej wiedzy wykorzystywałem, ale te rzeczy się bardzo ze sobą ładnie łączą w tym momencie. No to powstaje teraz pytanie, gdyby ktoś miał iść po twoich śladach, jak powinien zrobić coś takiego? No, wyobrażam sobie, że słuchają i oglądają nas osoby, które mogą być no, na ten moment mocno zachęcone perspektywą pracy w dosyć egzotycznym miejscu, z innym zupełnie klimatem. No i jeszcze w dzisiejszych czasach faktycznie po tym doświadczeniu lockdownów, pandemii, ta praca online jest dużo lepiej przyjmowana w zasadzie w większości miejsc, w większości firm, więc to wydaje się być możliwe. No ale jak zaczniemy sobie tak myśleć, planować, jak to zrobić, no to jakby pojawia się tam cała lista wielka rzeczy, o które pewnie trzeba zadbać. No, jak ktoś przeszedł tą drogę, no to już na pewno może się dzielić swoim doświadczeniem. Pytanie, czy jest jakaś taka pigułka, którą mógłbyś tutaj zaserwować, o co warto w ogóle zadbać, o co pomyśleć najpierw, zanim się zrobi ten krok? Jest tych tematów trochę. To jest temat, który właśnie jest tego na tyle dużo, że planuję zrobić o tym szkolenie tak naprawdę, bo to zauważyłem, że nie ma takiej pigułki, nie ma takiej też nie ma takiej usługi, która pomaga ludziom w przejściu przez ten proces, że kiedy mi się marzyło to, żeby zamieszkać na ciepłej wyspie i pracować stąd. Ja szukałem kogoś, kto może mi w tym pomóc. Szukałem kogoś, kto powie mi, słuchaj, co zrobić, żeby nie wydawać na miejscu. To prozaiczna rzecz, że jeżeli przyjeżdżasz na Bali jako turysta, możesz spokojnie, nie wiem, przepalić 20 koła na miesiąc, wcale nie szalejąc jakoś super mocno. Ale jeżeli wiesz, gdzie jeść, jeżeli wiesz, co jeść, jeżeli wiesz, gdzie robić zakupy, jeżeli wiesz, z jakich retreatów korzystać, to może to znacząco pomóc w zachowaniu przyzwoitego budżetu. Ale jeżeli miałbym tak zebrać, możemy porozmawiać o kilku rzeczach. No, po pierwsze, fajnie jest wyjechać z perspektywą zamknięcia spraw w Polsce. Żeby nie okazało się, że jesteś tutaj i jest wspaniale, a okazuje się, że nie jesteś w stanie, nie wiem, wynająć mieszkania swojego, które zostawiłeś, albo sprzedać samochodu, że nie jesteś w stanie zadbać o najbliższy. To są rzeczy, o które warto pomyśleć przed wyjazdem. Kolejna rzecz to też warto pomyśleć, co będziesz robił, bo to jak rozmawiam z moimi klientami, najczęściej pojawia się temat, no dobra, ale gdzie ja będę pracował? Przecież tam mam dużo przyjaciół z korpo i przecież na Bali nie ma roboty dla dyrektorów. I to jest trudne, no bo tak naprawdę czasami trzeba znaleźć sobie gotowość do tego, żeby zacząć robić coś zupełnie innego. Co też mnie zaskoczyło tutaj, tych możliwości tutaj jest sporo, jak się nauczyć nowych skill. Bo to nie tylko utarło się, że można tutaj nauczyć się, jak być nauczycielem jogi, co jest jak najbardziej prawdą. Tutaj kursów jest, myślę, że kilkanaście przynajmniej trafiłem takich, ale to nie tylko o to. Jest cała przestrzeń związana ze zdrowiem, jak uczyć ludzi świadomego oddechu, jak w ogóle wykorzystywać breathwork do transformacji, jak pracować z traumami. To są rzeczy, które ty na pewno też jako psycholog dotykasz, ale są różne narzędzia, które też pomagają ludziom na różnych etapach w ich podróży. No
Mnie ciekawi w ogóle, skoro powiedziałeś, że tam można jak w trybie turysty przepuścić 20 koła, no ale można poniżej tego zejść, to jakie są w ogóle koszty życia? Jak już się mądrze do tego podejdzie, już się wie, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić, co kupować, co nie. To myślę, że to jest też interesujące do rozważania, nie? Bo tak sobie myślę też, że w dobie pracy zdalnej część ludzi na pewnym poziomie stanowiska, tak jak mówisz, jeżeli mogłaby pracować zdalnie, no to pytanie, czy nie może tego skonwertować po prostu żyjąc inaczej, nie? W sensie, jeżeli da się zejść poniżej tych 20 tysięcy, a zarobić więcej, nawet będąc zdalnie pracownikiem w Polsce, zdalnym, no to pytanie, czy to nie będzie bardziej nęcące. To może być bardziej nęcące, chociaż powiem, że dla mnie dużo bardziej nęcące jest podejście od trochę innej strony, że w momencie, w której ja ograniczyłem burn swój, swoje wydatki, to okazało się, że ja poczułem się dużo bardziej wolny, bo okazuje się, że ja nie muszę pracować aż tyle, ja nie muszę pracować tak ciężko i w tym momencie ja robię eksperyment od kilku miesięcy i próbuję przeżyć, ja z moją partnerką za 1000 euro miesięcznie. Jeszcze mi do końca nie wychodzi, ale powiedzmy, mając 1500 spokojnie można funkcjonować tutaj, wynająć nie najgorszy dom, można spokojnie jeść w może nie europejskich, ale bardzo smacznych restauracjach. Można zwiedzać, można przemieszczać się po wyspie, można wchodzić na trekkingi, można pływać w morzu, także patrząc na value for money, jest to kuszące. Czy jest coś, czego żałujesz w kontekście swojej decyzji, tego, co zrobiłeś, albo inaczej, czy coś byś zmienił, gdybyś mógł jakby cofnąć czas i powtórzyć tą całą operację, że tak to nazwę? Wiesz, ja jestem super szczęśliwy w sytuacji, w której jestem, w tym miejscu, w którym jestem, także też nie chciałbym zmieniać, nie chciałbym zmienić tej sytuacji, w której jestem przede wszystkim, jeżeli mógłbym dać radę komuś, kto jest kilka miesięcy wcześniej, to myślę, że ja bym mógł zacząć się uczyć wcześniej. Mógłbym zacząć się uczyć takich tematów, które są wprost związane z pracą jako freelancer. Czyli w moim przypadku to jest cały social media marketing. Jak zarządzać swoimi kanałami, jak tworzyć organiczny wzrost, jak chociażby tworzyć content, jak tworzyć kursy online. To są rzeczy, które gdybym wiedział wcześniej, no to dzisiaj nie musiałbym tracić czasu na naukę tego. Po drugie, myślę, że mógłbym zacząć budować sieć potencjalnych klientów i kontaktów wcześniej, bo do tej pory LinkedIn był dla mnie głównie narzędziem do rekrutacji, a teraz się uczę, jak go wykorzystywać biznesowo. I to też nie jest, nie oszukujmy się, rocket science, ale jest to coś, co mógłbym już mieć w kieszeni. No i myślę, że mógłbym się skupić bardziej na zgromadzeniu kapitału, bo o ile biznes oparty na coachingu, o ile tworzenie kursu online to nie jest coś, co jest kapitałożerne, to główny projekt, który zaczynam już niedługo, to będzie coś, co wymaga kapitału. I planuję tutaj odpalić ośrodek adaptacyjny, ośrodek dla ludzi z IT, w którym będą mogli znaleźć bezpieczną przestrzeń po rezygnacji z etatu. Wyobraź sobie, że przyjeżdżasz do miejsca, gdzie masz zagwarantowany dach nad głową, wiki, opierunek. Możesz zobaczyć, jak wygląda życie na miejscu tutaj. Możesz zobaczyć, jak wygląda kultura, możesz nauczyć się języka,
Masz do tego lekcje jogi, medytacji, qigong i na dodatek masz możliwość zdobycia nowych umiejętności. Także też po takim ośrodku możesz spodziewać się kompleksowej opieki nad gościem, który ma zakończyć się tym, o ile w ogóle ma się zakończyć, bo to też jest ośrodek będzie działał w trybie przyjdź na miesiąc, zostań tak długo jak chcesz. Także jeżeli ktoś zdecyduje się z nami zostać, to jeszcze lepiej, bo wtedy z tymi osobami możemy pracować dalej i napędzać tą kulę śnieżną, żeby kolejnych ludzi budzić i wyciągać z zachodu. Ale tak sobie myślę, że też tak sobie myślę, że taki ośrodek to jest trochę można by potraktować z perspektywy osoby, która nie wie, czy do końca to jest dla niego, czy dla niej, jako taki no, tak próbny taki wyjazd, co nie? Zobaczyć, jak mi będzie i sprawdzić, część pewnie zostanie, część może powiedzieć, że to nie dla mnie. A ja miałem cię zapytać o zmianę taką na poziomie myślenia, na poziomie przekonań. Często mówimy, że tam wszystko jest w naszych głowach i czy jest coś, co musiałeś przepracować u siebie mentalnie, żeby to wszystko, co dzisiaj robisz i jak robisz i gdzie robisz, było dla ciebie możliwe? Myślę, że takim pierwszym tematem było gotowość na zmianę stylu życia, bo jakby nie patrzeć, praca w korporacji to jest stabilność. Praca w IT daje ci bardzo dużo bezpieczeństwa, daje wiesz, no, trochę parafrazując, że jest stresująco, ale stabilnie. I zostawienie tego wymaga takiej odwagi cywilnej do tego, że okej, jeżeli przez jakiś czas będzie gorzej, będzie trudniej, to czy ja jestem gotowy na to, żeby dostosować swój styl życia przez jakiś czas. Także ja w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, czy jeżeli będę w okresie, w którym będę musiał zmienić mieszkanie na mniej komfortowe, jeść w tańszych miejscach, czy nawet zbierać ryż po to, żeby mieć dach nad głową, czy ja jestem na to gotowy? I powiem ci, że byłem, jestem. W sensie to jest coś, co cały czas może mnie spotkać. I jeżeli taki czas przyjdzie, no to ja nie mam z tym problemu, żeby pójść do sąsiada i powiedzieć, że słuchaj, jestem w stanie pracować z tobą na polu, daj mi jeść i spać. Także zrobienie takiego równania w głowie bardzo dużo wolności mi dało, że w zasadzie co by się nie działo, no to ja jestem w stanie sobie tutaj poradzić. Poza tym wydaje mi się, że takie zaufanie, coś co ja bardzo nie doceniałem albo nie znałem tego jeszcze mieszkając w Polsce, czyli takie wewnętrzne przekonanie, że będzie dobrze, że jesteś tutaj. Ja bardzo, bardzo lubię powiedzenie, że nie jesteś w stanie spierdolić swojego przeznaczenia. Że jeżeli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. I jeżeli masz swój cel, żyjesz wokół jakiegoś większego celu, który chcesz zrealizować, to los będzie ci sprzyjał i układał rzeczywistość pod ciebie tak naprawdę. I jak znalazłem sobie to zaufanie, to okazało się, że to znowu działa, że to jest coś, co wszystkie przeszkody, które miałem na drodze tutaj na koniec dnia okazały się błogosławieństwem i dzisiaj cieszę się, że nie wiem, że paszport miałem za krótko ważny, żeby wjechać legalnie do Indonezji, musiałem wyrobić nowy, dzięki czemu teraz nie mam paszportu ważnego 1,5 roku, a 10 lat
i mogę spokojnie tutaj siedzieć. Takich wydarzeń po drodze było trochę. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że nie można spierdolić swojego przeznaczenia. Jakoś dobrze mi pracuje. Z jednej strony daje taką ulgę, a z drugiej strony no, oczywiście zachęcamy do tego, żeby jednak pomagać sobie i losowi znaleźć się tam, gdzie się pragnie być i podążać za tym. Czy jest ktoś, albo jakbyś mógł poradzić naszym widzom i słuchaczom, dla kogo taki krok jest najbardziej, a komu byś go odradzał? Mówię oczywiście o przeprowadzce, byciu cyfrowym nomadą, człowiekiem bardziej wolnym, wyjście z kultury zachodu. Już powiedzieliśmy na początku, że to jest trochę trudniejsze, jeżeli masz rodzinę. Także to myślę, że możemy zostawić. Ale wiesz, pracując w IT bardzo, bardzo lubiłem podejście inspect and adapt. Jeżeli nie wiesz, czy to jest coś dla ciebie, to sprawdź. Teraz możliwości są bardzo sprzyjające. Wiele firm jest w stanie zgodzić się na dłuższe urlopy. Ludzie mają bardzo dużo akumulowanego urlopu po COVID-zie. Jeżeli nie wiesz, czy to jest coś dla ciebie, spakuj się, przyjedź na miesiąc, na 3 miesiące. Zgodnie z polskim prawem pracy i polskimi podatkami, nawet pracując na etacie, do 6 miesięcy możesz pracować z zagranicy. Także to jest kwestia dogadania się tylko z pracodawcą, żeby pozwolił na pracę zdalną z trochę innej strefy czasowej, co też jest do zrobienia, bo to też jednym z tematów, o których możemy porozmawiać, to jest właśnie jak pracować w europejskiej strefie czasowej stąd. Jest to super komfortowe. Wstajesz rano, masz czas na jakiś tam, nie wiem, swój deep work na przykład. Potem idziesz na jogę, a spędzasz czas z przyjaciółmi i o 14 siadasz do coli. Jest to też do zrobienia w każdym razie. Może nie jest to super komfortowe też, ale dla mnie w tym momencie praca na etacie nie jest komfortowa w ogóle. Ale jest to jak najbardziej realne. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, tak chciałem cię zapytać, a w zasadzie poprosić, żebyś jakoś zareklamował siebie w cudzysłowie, czyli powiedział, z czym można do ciebie przyjść i czego można się spodziewać, jakich korzyści. No jeśli ktoś z naszych słuchaczy zadecydowałby o pracy z Freedom Coachem. Jak ja o sobie myślę, to ja tworzę te usługi dla siebie sprzed 2-3 lat. Dla kogoś, kto czuje, że praca na etacie, praca 8 godzin przez większą część roku, to nie jest do końca to, co jest jego celem życiowym. Jeżeli jest ktoś, kto lubi spędzać czas na świeżym powietrzu, dla kogo wolność jest istotna, i czuję, że chciałby spróbować, jak to jest żyć z ładnego miejsca, gdzie nie ma zimy. To moje doświadczenie z tego roku, pierwsze w życiu nie przeżyłem zimy i jest to fajne doświadczenie. Gdzie jest spokojnie, bo też nie oszukujmy się, że sytuacja w naszym regionie nie jest super łatwa, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła. Tutaj na pewno jest spokojnie. Także jeżeli ktoś taki chciałby porozmawiać z partnerem, który może podtrzymać za rękę, może powiedzieć, o co ja się potknąłem i gdzie potencjalne przeszkody leżą, też ja myślę, że przyszedłem tutaj dość długą drogą, ale też widzę kilka skrótów, które bym zrobił, gdybym szedł następny raz.
to ja z taką osobą mogę pracować. To jest, w tym momencie jest to praca jeden na jeden, a za 2 miesiące rusza szkolenie online i będziemy pracować w grupie. Bardzo fajną rzecz powiedziałeś, z którą ja się totalnie zgadzam, że najczęściej w marce osobistej klientem to jest ktoś taki jak ty sprzed twojej zmiany, sprzed twojej transformacji, taki ktoś jak ty sprzed lat. Więc też wtedy ta historia, którą opowiadasz sobą, jest mega, mega inspirująca dla podobnych tobie i mega autentyczna. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę. Jest to inspiracja, i wielki dowód na to, że nawet tak duże zmiany, nie tylko zawodowe, ale też prywatne, w tym miejsce zamieszkania jest bardzo możliwe i dostępne. No i cóż, oczywiście zapraszamy was do komentowania, dodawania łapek, do subskrybowania. My oczywiście będziemy tutaj zaglądać, sprawdzać, co napisaliście i gadać z wami dalej. Jeżeli ktoś poczuł, że to właśnie ta droga jest dla niego, a Indonezja, Bali to jest ta destynacja, no to zachęcam do tego, żeby się odezwać do mojego gościa, którym był dzisiaj Bart Bobrowski. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również.